Radnego Jarosława Kowalewskiego niepokoi, że suwalscy harcerze nie mają należytej harcówki, a znalezienie dla niej lokalu zdaje się być niemożliwe. Podczas ostatniej sesji o wyjaśnienie tej sytuacji poprosił prezydenta miasta. Temat jest znany i był wielokrotnie omawiany, odpowiedział prezydent Renkiewicz, po czym długo wyliczał przedłożone harcerzom propozycje. Myślałem, by zaproponować organizacji pomieszczenia po weterynarii na utracie, ale tam chce przenieść się Państwowa Straż Rybacka. Prócz niej zainteresowany tą lokalizacją jest konserwator zabytków. O powiększenie metrażu stara się również już funkcjonujące w tej lokalizacji Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W tej sytuacji dla harcerzy po prostu brak tam miejsca, mówił prezydent. Kolejna lokalizacja, 40 metrów kwadratowych w nieruchomości Nawaryńskiego, nie podoba się harcerzom. Padła też propozycja powrotu do dawnej 50-metrowej siedziby przy Noniewicza. Harcerze opuścili to miejsce, ponieważ uznali, że nie są w stanie sfinansować czynszu. Ten wynosił 4 zł za metr, mówił prezydent. Kolejne propozycje to lokal w budynku ośrodka żeglarskiego nad Zalewem Arkadia, alternatywnie kamienica przy Kościuszki 71A. W miejscu, gdzie znajduje się Stowarzyszenie Wybór, działa tam też filar. Jest duża sala, toalety. We wszystkich lokalizacjach jednak trzeba pokrywać koszt czynszu i mediów. Skąd wziąć pieniądze? Jakiś czas temu ogłosiłem konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych, mówił prezydent Renkiewicz. W konkursie nie pojawiła się ani jedna oferta, choć za tę działalność można uzyskać w ciągu 3 kwartałów bieżącego roku aż 75 tysięcy złotych. Wśród harcerzy są osoby wykonujące różne zawody, które mogłyby wspierać mieszkańców w przygotowywaniu wniosków, pomagać w rozliczaniu działalności. Może to sposób na pozyskanie środków na opłaty za najem i media, głośno zastanawiał się podczas sesji prezydent. Czekam na decyzję harcerzy, powiedział na koniec wywodu.